Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj pierwszy raz z tej strony garażu. Słuchajcie, w poprzednim materiale widzieliście, jak wykonuję sobie tutaj to nowe moje stanowisko do pracy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Kto nie widział, zachęcam do nadrobienia zaległości. Stanowisko oczywiście pod szlifierkę taśmową, jakieś biurko do pracy oraz miejsce na jakieś inne narzędzia, które być może tutaj też jakieś wlecą. I dzisiaj chciałbym zrobić taki upgrade tego stanowiska i doposażyć je w jakiś system do odciągania pyłu. I mam już pewien pomysł w głowie, postanowiłem nagrać właśnie kolejny materiał, być może ktoś nabierze inspiracji, być może komuś akurat takie rzeczy się przydadzą. Jak wiemy wszyscy, no stanowisko ze szlifierką taśmową potrzebuje jakiegoś odciągu pyłu, bo też ja akurat osobiście dużo drewna szlifuję, jakichś materiałów sztucznych, tak więc no lepiej, żeby to było w odkurzaczu niż w naszych płucach. I teraz tak, do wykonywania tego systemu, nazwijmy, można powiedzieć, będę używał mojego starego odkurzacza Kärcher, który gdzieś tam wala się tutaj w warsztacie, jest niewykorzystany. Separator cyklonowy, który wykonywałem, też zresztą film widzieliście na kanale, pokazywałem Wam, jak wykonać taki separator. Z tym, że ten separator, moi drodzy, jest troszeczkę za duży i mi się nie zmieści w szafce, dlatego muszę wykręcić tutaj, zrobić w tym mniejszym wiaderku otwór, no ten zmniejszy troszeczkę ten separator. To wszystko będzie się znajdowało w szafce tutaj pod tym blatem. Specjalnie ta szafka jest akurat z takimi drzwiczkami, można powiedzieć, od dołu do samego blatu, żeby to wszystko się zmieściło. Dodatkowo, oprócz no, sekcji takiej, nazwijmy to, ssącej, będzie również sekcja dmuchająca, bo akurat mam taki mały kompresorek, który też chciałbym tutaj wstawić i zrobić sobie jakieś przyłącza tutaj, żeby podłączyć jakiś, nie wiem, no może kiedyś w przyszłości areograf, może jakiś tam pistolet, żeby przedmuchać sobie jakieś narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Takie coś też się przydaje w warsztacie, tak więc no postanowiłem takie coś zrobić. Jak mi pójdzie, zobaczycie za chwilę w filmie. Zapraszam do oglądania. Ach. Skubane, jak się zassało. No zobaczcie, pył ze szlifowania drewna stabilizowanego. Słuchajcie, plan jest taki, że odkurzacz do separatora podłączę na sztywno takimi kształtkami kanalizacyjnymi. Dlaczego tak to zrobię? Wydaje mi się, że te rury są gładkie w środku, są większe i będą mniejsze opory po prostu przepływu, tak więc tak to zrobię. I dodatkowo tymi rurami też zrobię sobie jedno podejście tutaj ssące z tej strony i drugie podejście gdzieś tutaj przy szlifierce kątowej, bo potrzebuję dwa takie oczywiście podejścia. Odkurzacz sobie zmontuję tutaj na blacie, żeby było wygodnie, później całość włożę do szafki i działam dalej.
No dobra, słuchajcie, separator mam już tutaj wstępnie zamocowany. Tutaj pójdzie odkurzać. Powiem Wam, że cudem mi się to wszystko mieści. Oczywiście z tej strony trójniczek, do którego przyłączę kolanka i wyjdę sobie jednym podejściem tutaj z tej strony, tam z tyłu blatu, żeby mógł podłączyć sobie jakiś wąż krótki i gdzieś tam na miejscu sobie co nieco odkurzyć. No i dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda w sposób następujący. Tutaj mam jedno podejście pod szlifierkę kątową. Oczywiście tutaj już ten kawałeczek do szlifierki to będę sobie podłączał jakiś wąż elastyczny, tak żeby sobie ustawić tutaj też tak jak mi pasuje. Jeżeli chodzi o szafkę, no to wszystko wygląda tak jak widzicie. Odkurzacz, separator i wyjście tutaj na górę, również pod jakiś wąż elastyczny. Tak więc działa. O, tutaj się troszeczkę wypięło, ale za chwilę to sobie opanuje. I słuchajcie, tutaj celowo nie daję żadnych uchwytów i tym podobnych rzeczy, żeby po prostu móc to sobie łatwo wyciągnąć, nie rozkręcać żadnych właśnie uchwytów, nie denerwować się, tylko po prostu to będzie sobie na spokojnie tutaj stało. Nikt tutaj nie będzie zaglądał, tak więc wydaje mi się, że będzie jakoś tam funkcjonowało. Dorobiłem jeszcze taką jedną zaślepkę, zobaczcie sobie, bo no, podejścia mam dwa, no i generalnie jak będę używał tego odsysania, no to będę albo z tej strony używał, albo z tamtej, tu raczej dwa węże nie będą potrzebne, tak więc jedną stronę sobie po prostu będę zaślepiał naprzemiennie i tyle. Uchwycik pasuje oczywiście do całego zestawu mebli. Pozostaje oczywiście kwestia wyłącznika, no bo ciężko by było za każdym razem schylać się tutaj pod szafkę i załączać sobie odkurzacz. No i wymyśliłem to w ten sposób, że zastosowałem po prostu wtyczkę z wbudowanym tutaj na górze wyłącznikiem. I teraz przewód jest oczywiście troszeczkę skrócony, ale jest na tyle długi, żeby jakieś tam czynności serwisowe wykonywać po przełączeniu wtyczki. Elegancko. Mam takie dwa stare węże od mojego odkurzacza Starmix, tak więc one posłużą mi jako tutaj węże, które będę używał w garażu. Ten ma chyba z 4 albo z 5 metrów, tak więc spokojnie tutaj cały garaż z tego jednego punktu jestem w stanie poodkurzać. No, drugi wąż, nieco krótszy, ten będzie służył mi jako przystawka do szlifierki taśmowej, żeby sobie co nieco tam pyłu wciągnąć. Jak to działa? Tak więc porządek w miejscu pracy będzie na pewno utrzymany. Temat numer dwa, moi drodzy, czyli sekcja dmuchająca. Mam na podorędziu taki oto kompresor, nieduży, bo nieduży, ale sprawny, cały czas z niego korzystam. I postanowiłem również go włożyć tutaj do tej szafki pod blatem. Niestety muszę wykręcić kółka, muszę wykręcić rączkę, bo inaczej on mi się tutaj nie zmieści. Dodatkowo w markecie budowlanym dokupiłem kawałek węża, takiego zazbrojonego, można powiedzieć, oraz dedykowane jakieś przyłącza, szybko złącza, można powiedzieć, takie do kompresora. Będą dwa szybko złącza, które umieszczę również tutaj na blacie. Do pierwszego będę podłączał sobie, będzie podłączony w sumie na stałe jakiś tam przewód elastyczny, plus do tego jakiś tam pistolecik do przedmuchania różnych rzeczy, bądź też oczyszczenia tego stanowiska pracy. A do drugiego przyłącza prawdopodobnie wleci, być może w przyszłości, być może w dalszej przyszłości, jakiś zestaw filtrów, plus do tego jakiś reduktor ciśnienia i jakiś może mały pistolecik. Lecik do malowania, bo czasami tutaj też muszę coś podmalować, jak zresztą sami widzieliście, kupuję farby w sprayu, które też nie są tanie, a no, prościej, szybciej i taniej byłoby po prostu zakupić sobie jeden pistolet, farbę i po prostu gdzieś tam na zewnątrz no, umalować jakiś element, na przykład nogi do stołu. Tak więc biorę się do roboty, jeszcze chwilka i kończymy już ten materiał.
No i dobra, próba generalna, moi drodzy. Działa, tak więc mogę sobie podpinać jakieś urządzenie pneumatyczne. Niestety gdzieś ten pistolecik taki do odmuchiwania różnych rzeczy no, zapodziałem. Pewnie jak będę robił tutaj dalej porządek, to sam w ręce wejdzie. No i plan jest taki, że tutaj sobie zrobię jakiś uchwycik, żeby to było zawsze pod ręką. Czyli generalnie coś będę chciał sobie odmuchać, biorę sobie pistolecik, ciach, ciach, ciach. I po temacie. Tak to wygląda, no nie wiem, czy pomysł fajny, czy nie fajny, pewnie napiszecie mi w komentarzach, czy jest ok, czy nie jest ok. Otworzę szafkę, wezmę kamerkę trochę niżej, pokażę Wam, jak to wygląda wszystko na dole. Jest ciasno, ale jak to się mówi, udało się wszystko ładnie zmieścić. I teraz tak, jeżeli chodzi o opróżnianie tego wiadra, czy też odkurzacza, no to delikatnie kompresorek oczywiście musimy sobie odsunąć, odpinamy sobie tutaj ten element na górze i całe wiadro nam ładnie wszystko tutaj wychodzi. Oczywiście jeszcze tu muszę poodkurzać, bo generalnie wycinałem jakieś rzeczy w blacie i się troszeczkę na syfiło, ale teraz już mam odkurzanie centralne w garażu, tak więc będzie mi łatwiej oczywiście utrzymać na pewno czystość. Na koniec, moi drodzy, zachęcam do komentowania tego materiału. Jeżeli macie jakieś uwagi albo jakieś pomysły, jak zupgrade'ować tutaj ten mój system centralnego odkurzania i centralnego, powiedzmy, no, sprężanego powietrza, no to piszcie w komentarzach. Być może uda nam się wspólnie coś fajnego wymyślić. Warto też, twórcy, jeżeli Wam się film oczywiście podobał, zostawić łapkę w górę. Nie tylko o mnie chodzi, ale też o innych twórców. Ja też takie łapki zostawiam. Pomaga to bujnąć algorytm, tak więc jeżeli możecie, po prostu rzućcie jakąś tam łapeczkę. No i na koniec oczywiście odsyłam Was do opisu pod filmem. Tam będziecie mieli linki do moich mediów społecznościowych, mojego sklepu z narzędziami glazowniczymi. Zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu. I wrzucę Wam linki po prostu do tego separatora, do innego filmu, gdzie buduję ten separator od podstaw. Tam jest jeszcze wersja trochę tańsza z dwóch wiaderek. Tak więc możecie sobie zobaczyć i tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w jakichś kolejnych filmach. Na razie.